Witam Was w kolejnym odcinku z Dziedzictwa Hogwartu. Lecimy dalej szukać naszego małego zwierzaka, jakim jest Niuchacz, który uciekł. I should follow the treasure to find that niffler. I nie tylko to, bo jeszcze tutaj skarby są, nie? Więc tutaj mamy trochę zagadek logicznych z tego, co zauważyliście. Ciężko czasem coś ogarnąć, pomimo, że niektóre rzeczy są naprawdę proste. Okej. Ja sobie tylko podmienię jeszcze tutaj. Zmieniłem sobie czar. Był ten. No i lecimy. Daję sobie niewidzialność, jakby przypadkiem tutaj coś było. Might as well grab the niffler. I'm here now. More treasure. The cocoa must have been through here. We got it, Leviosa. Bombard. O nie! Co się stało? Czary mi się przełączyły. Ja teraz już chyba wiem, piątka to czary przekłada, przerzuca. I hope Miss Coffee appreciates this. Dobra, ale to chyba nie jest wszystko, co tutaj mam do zrobienia. Mam pełne. Zaraz zobaczymy, co ja tam mam. Wyposażenie. Gdzie ja tu mam mój jakiś plecak, bo nie pamiętam, jak to się tu robiło. Mapa, misje, sowia poczta, ustawienia, wyzwania, kolekcje, talenty, inwentarz, wyposażenie. Ale nie ma tu jakby całego wyposażenia. Co się trzeba na każdy osobno przyciskać, to jest takie troszeczkę bez sensu. Ale może mam gdzieś jakąś taką rzecz, która jest słaba i niepotrzebna. Chociaż za wszystko trochę kasy się dostanie. Chyba najtańsza rzecz na razie, póki co widziałem, za 90. Więc 60. Mogę zniszczyć. Dobra, zniszczę. Zobaczymy, może dostanę coś lepszego z tej skrzyni. O to mi tylko chodziło, żeby z tej skrzyni coś zabrać. Nie będę tu się wracał, nie? I aby to nie było... Jest legendarne, więc więcej kasy za to dostanę. Revelio. No trochę kasy się tutaj nazbiera. Może nie są to jakieś wielkie kwoty, ale jednak będą to przydatne pieniążki na pewno na coś. Pytanie tylko na co? Czy tu coś jeszcze jest? Można się odwrócić tutaj, ale co z tymi... Bo dalej mi tu coś nie pasuje. Gdzie są te dzwony?
Bo faktycznie wygląda na to, że to jest koniec tego, co tu trzeba było zrobić. O, i wychodzi się tutaj u góry. No to teraz ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu okazało się, że to jednak koniec. Po prostu niuchacza złapałem i tyle. Jeszcze raz. Rebellio, żeby mieć pewność, że tutaj... Nie no, wszędzie tam byłem. Te skrzynie też, tam też. No dobra. Wychodzę, no nie będę tracił czasu tutaj na coś, co już jest zrobione. I szukał niepotrzebnie rzeczy, których nie ma. Ale powiem, że teraz troszeczkę się zaskoczyłem i to tak mocno. Chciałem więcej, ale nie ma więcej. Ale przynajmniej mamy coś związanego z tym. Z dzwonami. Nie jestem pewien, czy nie jest teraz właśnie noc. A jak jest noc, to wiecie, co można zrobić, nie? Tadaa, można pójść na górę. I wykorzystać obserwatorium. Tak jest. I teraz... nie pamiętam, jak to tu było. Ale tu coś się... też obraca. Udało się. Strzelec. Znajdź stoły. 2 z 5. Czyli nie ma tak źle. Mam 2 stoły z 5. No to jesteśmy prawie przy połówce. Jeszcze jedy znajdziemy, już będziemy za połówką. Okej. Myślałem, że ich więcej jest tutaj. Dobra, no to teraz trzeba wrócić do tej... Użyj muzycznej mapy skarbów. Ale gdzie jej mam użyć? Celny przedmiot, który Handcrafty okazał się muzyczną mapą, muszę teraz znaleźć skarb. Dobra, ja sobie popatrzę na mapę, czy to jest misja gdzieś tutaj do zrobienia, czy jednak gdzieś indziej. Czy tutaj tego... Ona się w ogóle nie zaznacza, gdzie... Gdzie mam tego użyć? No na pewno potrzebne są dzwony, które muszę uderzyć. Legowisko trolla, o kurczę, tam nie. Sięgnij nieba. Dobra, powiem wam, że nie widzę tutaj. Ale jeszcze coś można spróbować zrobić. Nie, nie doprowadzi mnie nigdzie. No to... Rebellio. To powiem, że mam kolejną zagadkę, bo nie wiem, gdzie są te dzwony, bo jak na moje logiczne myślenie, to żeby coś zagrać, chyba że mam po prostu użyć tylko mapy, ale jak? W jaki sposób jej mam użyć? Gdzie je mam kliknąć? Gdzie jest ta mapa? W inwentarzu pewnie. Inwentarz. To szukamy map. Starożytne stronnice. To jest to. Otwórz. Tu nic więcej nie ma, więc co ja mam zrobić? No użyłem mapy, no i co? Aha! Głupi jestem, bo tu jest zaznaczone, gdzie mam iść. Czyli tu mamy jakąś wyspę, taką z jednym wejściem. I czegoś takiego będę musiał szukać. Gdzie tu mamy taką wyspę?
Że tak to powiem, to nie będzie łatwe do odnalezienia. Bo tak patrząc na tą mapę... I porównując z tą mapą, to... Nijak to się ma. Bo nie widzę żadnej wyspy, która by wyglądała podobnie. I nie wydaje mi się, żeby to było gdzieś przy Hogwarcie, więc bardziej bym obstawiał, że to jest przy morzu, oceanie czy coś takiego, nie? A, to jeszcze mam nieodkryte tereny, dobra, to o ile to się da odkryć, to może gdzieś to tu będzie. Dobra, Albi mówi, że Imbl znajdę daleko na wybrzeżu, na południowy wschód od Hogwartu. Muszę wziąć udział w jej kolejnych wyścigach na miotłach. Aha. Dobra, tego na razie nie. Oddamy tego niuchacza. Sięgnij nieba na ratunek Rokoko. O właśnie, to jest to. To mi tutaj śledź, bo nie pamiętam, gdzie mam lecieć. Więc lecimy pooddawać tę misję, zrobić porządek w plecaku, bo tam już jest pełno. Coś ty zrobił, no, coś ty zrobił. Nie wiem, co zrobił, nie... What have you done? Skąd ja mam wiedzieć? Dobra, już prawie jesteśmy. Jeszcze 300 metrów. W zasadzie tu jest ta... o właśnie, u niej można sprzedać chyba rzeczy, nie? Miss Coffey, I found your Niffler. Oh goodness, really? Oh, thank you. You're very brave. I was at my wit's end. How's my sweet Rococo? May I have him back? Czy mogę odzyskać za opłatą? Niech będzie, że za opłatą tym razem powiem. It wasn't easy battling Ashwinders and finding a Niffler in that house. I've earned a reward. Oh, of course. I didn't realize you'd done all that. That was a lot of work. Anything for my precious baby. Oh, my brave little explorer. My greedy, greedy boy. Oh, I can't wait to get him home. Thank you again for what you did. Świetnie. A from teraz... now on, I'll keep Rococo on a lead whenever we go out. Od te jeszcze wyciągnę trochę hajsu z niej. 9 misji z 32, czyli jeszcze mam 23 misje poboczne do zrobienia. Okej. No może nawet dobrze. Czemu nie mogę? Co jest? Mogę się ruszyć. Coś się zbugowało. Ej, to nie jest śmieszne. W tym miejscu się dzieją dziwne rzeczy. Najpierw nie mogłem latać, teraz nie mogę się ruszać.
Czy ja coś przycisnąłem? Może po prostu. Nie, no. Znaczy przycisnąłem, bo chciałem gadać z tą babką, ale w tym czasie pojawił się komunikat na temat zakończonej misji. I wszystko popsuło. Nie, tylko mi tego nie róbcie. Czary mogę zmieniać. Tu nic nie jestem w stanie zrobić. Enter? Też nie. Te. O nie, coś się popsuło. Zbugowałem grę, popsułem ją. Dobra, będzie szybkie cięcie, podejrzewam, bo muszę włączyć grę na nowo. No bo inaczej się nie da. Nie ruszę bez tego. Dobrze, to porozmawiam sobie z tą panią. I sprzedam jej niepotrzebne rzeczy. What's brought you here today? Raczej chcę sprzedać, nie kupić. Can never have enough stock. That's what I say. A nie, nie, nie. Prawie bym sprzedał coś, czego nie chciałem sprzedać. W sensie, może będę chciał, ale jeszcze nie wiem. Bo nie wiem, co to za przedmiot, co on daje. Bo może będzie lepszy niż ten, który noszę. Dobra, 7720 złota mam. No to całkiem przyjemnie. Thank you for stopping by. Dobra, niuchacz gotowy, oddany. Mieliśmy jeszcze tutaj do misji jakieś inne do oddania, czy coś? Dzwonnice. Portret. O, do Hogsmeade trzeba byłoby się udać. He, i pójdę tam do tego z tymi świńskimi ryjami, czy tam głowami, co to tam było. Zobaczymy. Tu gdzieś było, o właśnie. Nie mogę skorzystać, czy jak? Hogsmeade, tak jest. I gdzie tu mamy świńskie ryje? Księgi i zwoje. Sklep sportowy, Ollivander, świński łeb. O tak, świński łeb. Tutaj trzeba się dostać. Tu jest świński łeb, a tu będzie Królestwo żartobliwych niespodzianek Zonka. To nie. No bo trzy miotły to gdzie to było? Tutaj to było, ale... A, tu jest. Trzy miotły są tu. A ja pójdę tam, gdzie był ten goblin. O, tak jest, to jest dobre miejsce, niech sobie tam będzie. Więc przeniosę się tu może. W sumie to tak to działało, to nie było, trzeba po prostu podchodzić do jakiegoś tego, żeby się przenieść chyba. Okej. Gdzieś tu to musi być, z tego co pamiętam, ewentualnie to.
Nie, to nie to. Tutaj są... Amu, co się dzieje? Co zjadł? To chyba jest tutaj. A nie, tu coś jest zamknięte, więc to nie tu. Dobra, muszę sobie zobaczyć na tą mapę, bo inaczej nie trafię. Aha, za daleko poszedłem, czyli w sumie to miałem pójść tam. A ja chcę tu, a nie tam. Chcę zobaczyć minę tego na tym Czy to był on? Możliwe, że tak. No więc nie jest miły, ja dla niego też nie będę super miły. Choć dam go w dosyć ciekawe miejsce. I co ty na to, kolego? Ha. What is the meaning of this? This isn't the three broomsticks. No, it's not. It's the hog's head. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You've brought me to the wrong place. It's absolutely vile in here. Oh, give it a chance. You might grow to like it. Please, you can't mean to leave me here. Please. Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. No. Oi, I normally toss the both of you out. I like the look of the fancy man. Target practice. Co to? Bastards. Okej, okay, kolejna misja ukończona. A ja jeszcze chyba nie rozdałem punktów. Punktów. Tylko nie pamiętam, jak to było, nie? Że tak to powiem. Jako postać, nie? No tutaj chyba jak się level dostaje, to coś się dzieje. Coś tam można zrobić. Talenty, o właśnie. Mamy jeden talent. I tutaj może bym dał do czarnej magii, bo jednak... Jednak będę używał Avada Kedavra. Ale powiem tak, będzie troszeczkę ciężko się dostać na ten poziom. Więc spróbujmy od początku. Wymagany poziom. Drętwota przeklina przeciwników. Przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. Klątwa rozbrajania. Expelliarmus przeklina przeciwników. Przeciwnicy pod wpływem klątwy otrzymują więcej obrażeń. Okej. Okay. Klątwa krwi. Zadawanie obrażeń celowi pod wpływem klątwy powoduje obrażenia u wszystkich przeklętych celów. Flipendo przeklina przeciwników. Dobra, to teraz pytanie. Którego najczęściej czaru używam? Expelliarmus zazwyczaj używam i czasem Flipendo, więc... Dobra, niech będzie Expelliarmus. Ciekawe, czy muszę wszystkie cztery wziąć, żeby przejść tutaj, czy już będę mógł. No bo level już mam odpowiedni. Tylko punktów nie mam. Czyli tak, to wydane. Wyposażenie, inwentarz, talenty, kolekcje. Coś tutaj doszło pewnie. No bo się pojawiło. Gdzie tu coś doszło? Jest. Półka dziwactw. Pokój, półka dziwactw. Będę mógł sobie w domu taką zrobić. Chyba tyle, nie?
Wyzwania. Misja 80%, walka 69%, eksploracja 20%, strony przewodnika 82% i pokój życzeń 48%. O kurczę. Najmniej z eksploracji, a potem spokoju życzeń. Mamy mapę, misję sobie, dobra, co my tam jeszcze z tych misji mamy do ogarnięcia? Dzwonnicę w takim razie to bym chciał zrobić, tak myślę, ale nie wiem, czy się uda. Dobra, pogadamy z Poppy, może tak, od tego zacznę. W zakazanym lesie. Zobaczę, w którym konkretnie miejscu, to może się przeniosę po prostu, będzie szybciej. Mapa świata. Tak, przeniosę się tu i resztę przelecę na miotle najwyżej. I będziemy na miejscu za chwilę. Także to będzie na pewno dużo szybciej, niż jakbym tam miał lecieć. Okej. Czy to jest to jeziorko, nad którym... Nie, to chyba nie to. Miałem na myśli, gdzie Harry Potter się z Syriuszem tutaj umierali, w sensie no to i wypadło mi z głowy, co chciałem powiedzieć, ale wiecie chyba, co mam na myśli. Potem się cofnęli w czasie z Hermioną i te z drugiej strony tego jeziora byli i Harry rzucił Patronusa, a z drugiej strony on był razem z Siriusem, gdzie dementorzy składali swój pocałunek. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend. But I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalf's dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. No, dokładnie widziałeś w gniazdach. You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger, the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers. The poachers are the enemy, and the old friends are the Snidgets. I also saw two places tied to these events, the cave with the moonstone
and the henge. The latter was bathed in moonlight. Skąd wiesz, że ten symbol jest tam, gdzie znikacze? What makes you so sure the symbol is where the snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. Znajdziemy znikacz. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the snidgets once again. Okej, okay. Czyli mamy kolejną misję do zrobienia ze znikaczami jakimiś. Cokolwiek to jest, sobie popatrzę na mapę. Tutaj się nic nie pojawiło. A może się pojawiło, tylko jeszcze nie widzę. Tu jest jednorożec. Wioska Pitu Port na tarafowiskach północnych. To nie to. Czyli tak, tu mamy jedną misję. No dobra, to myślę, że chyba sobie zrobię tutaj tą z jednorożcem w najbliższym czasie. Ale będzie to już w następnym odcinku, ponieważ ten dochodzi do końca, już 30 minut minęło. Więc widzimy się w następnym odcinku już za tydzień, jeżeli chodzi o Hogwart. I tak jak mówiłem, raczej będę starał się robić wszystkie na razie misje poboczne, czy tam inne wątki poboczne, żeby zbierać levele na ostateczną walkę, bo tam nie będzie lekko. Znaczy nie jest lekko, bo widzieliście. Więc też spróbuję sobie jakiś sprzęt załatwić, może jest coś lepszego, co mam. Więc dzięki temu może ta walka będzie dużo prostsza. Zobaczymy. Jeszcze sporo przed nami tak naprawdę. Z jednej strony, z drugiej strony wydaje się, że już niewiele. Ale kto wie? Ja tego nie wiem. Dowiem się dopiero w trakcie gry. Także pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie i udostępniajcie, bo bez tego kanał się nie będzie rozwijał. A jak chcecie, żeby jednak gdzieś się pojawiały tutaj gdzieś gry na tym kanale i nie tylko, bo mam w planach wiele rzeczy jeszcze do zrobienia, ale nie mam czasu na to niestety i zastanawiam się, jak to ugryźć, żeby zrobić filmy, które bym chciał, żeby się pojawiły na kanale, a będą to filmy niezwiązane z grami. Oczywiście te filmy z grami nie znikną, one cały czas będą. Chcę po prostu zrobić dodatkową serię filmów niezwiązanych właśnie z grami. Gdzieś tam fajnie by było. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy chcecie dalej serię z Marvela, bo ona gdzieś tam powoli umarła i mogę ją robić dalej oczywiście, bo taki też był mój plan. Jedna z tych rzeczy właśnie niezwiązanych z grami to właśnie seria związana z Marvelem, bo uważam, że to jest też dosyć ciekawe, tylko tutaj już w ogóle czasu nie mam za wiele, więc ja bym musiał naprawdę nie pracować, tylko zajmować się kanałem i wtedy byście mieli naprawdę wysyp fajnych rzeczy, tak myślę, bo bym miał czas podzielić sobie go tak, żebym miał wszystko, co chcę, żeby się pojawiło, gotowe, czyli zawsze seria z gier jakieś, zawsze przynajmniej jedna seria niezwiązana z grą w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Ja bym tak chciał, ale to tylko dzięki wam będzie możliwe. Więc pamiętajcie, jeszcze raz, że chcecie, żeby kanał się rozwijał i nie stał w miejscu i nie były to tylko gry, tylko jeszcze, żebym mógł zrobić coś, co naprawdę wymaga wiele czasu, to musicie ten kanał wspierać i mi pomóc, bo inaczej no, nie dam rady tak naprawdę. Tym bardziej, że i finansowo czasem też niektóre rzeczy są potrzebne, żeby coś zrobić. Póki co na razie wszystko leci z mojej pieniędzy. I to nie małe tak naprawdę do tego, co bym chciał, żeby było zrobione. No ale cóż, ja coś od siebie daję, więc chciałbym, żebyście coś od siebie dali. W tym przypadku tak naprawdę tylko wystarczy klikać, nie potrzebuję waszego wsparcia finansowego aż tak bardzo. Bez tego też sobie na razie daję radę, ale myślę, że jakby się tutaj miało coś większego zadziać, no to i to kiedyś tam będzie potrzebne. Ale to jest przyszłość,
Na razie nie chcę żadnych pieniędzy, jeżeli nie jesteście w stanie dać, nic nie potrzebujecie. Tylko klikać w lajki i pisać komentarze i udostępniać znajomym kanał, żeby było więcej subskrypcji. To tak naprawdę wystarcza, żeby kanał powolutku się rozrastał. Więc tylko o to proszę i wielkie, wielkie dzięki dla wszystkich tych, którzy wspomagają kanał właśnie poprzez lajki, bo to dzięki temu potem te filmy się gdzieś pojawiają częściej, a to też wpływa na algorytm YouTube'a pozytywnie, więc dlatego o to proszę. I zapraszam już za tydzień. To na razie i cześć.